Witamy serdecznie wszystkich widzów i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Cześć, ja nazywam się Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Przed Wami unboxing i test urządzenia, które się nazywa GameSer X2 i jest to urządzenie pod USB typu C, więc całość będziemy podobnie jak Razer Kishi testować na urządzeniach z systemem Android. No i tutaj niestety, żeby mieć pełen obraz, warto obejrzeć ten film wcześniejszy o Razer Kishi, bo będę robił pewne odnośniki, no i tutaj fajnie mieć pełen pogląd na to, a nie czuć się lekko zagubionym w trakcie materiału, o ten gość w ogóle mówi, przecież nie było o tym wspominane. Jeżeli nie było, to znaczy, że było w recenzji Razer Kishi, także warto sobie tam zerknąć najpierw. No i nie przedłużając, no zobaczmy, co ma do zaoferowania kolejne urządzenie do gry mobilnej w cloudzie, ale także oczywiście lokalnie. No i cóż, no czy to logo wkurzonego koguta rzeczywiście jest tak agresywne i pozwoli nam tutaj zdobywać mistrzostwo w gamingu dzięki niskim opóźnieniom połączeniu USB typu C? Zobaczmy. Oto jest nieduże pudełko, chociaż i tak większe niż te, w którym było Razer Kishi. No i oczywiście pudełko z kompletem informacji, także wytłumaczone urządzenie, opisane ładnie, praktycznie tak samo jak w instrukcji. Pod spodem jeszcze komplet informacji, że możemy robić szybki rzut ekranu, jest przeznaczony do e-sportu i ma Pro Grip, czyli takie gumowe wykończenie pod spodem. To jeszcze potem zobaczymy. No i otwieramy. Wszystko ładnie zaklejone, to jest takie logo wkurzonego koguta, całkiem przyjazne. No i tutaj pierwsze zaskoczenie, znaczy całość jest w takim sztywnym, fajnym pokrowcu. Bardzo fajna sprawa, szczególnie, że pokrowiec, jeżeli przed macie inne urządzenie niż telefon, którego używacie na co dzień, przeznaczone do cloud gamingu czy do gamingu w ogóle, ten telefon też się tam zmieści, nie bezpośrednio w urządzeniu, ale za taką siateczką można go wrzucić, więc to naprawdę miłe zaskoczenie, fajnie wykonane, takie gumowane zamki, no całość prezentuje się bardzo przyzwoicie. Otwieramy i patrzymy, co mamy w środku. No i tak, oczywiście pudełeczko z akcesoriami, to zajrzymy sobie do niego później i samo urządzenie za taką gumką, żeby nic tam tu nie latało. No, sami przyznacie, że opakowanie znacznie lepiej się prezentuje niż te od Razer Kishi. No i sam sprzęt, no trochę cięższy niż Razer Kishi, sztywniejszy. Te gałki analogowe wydają się za małe. Tak jak widać, mocowanie jest na takiej długiej szynie. Sam port USB-C jest ruchomy, więc zależnie od grubości urządzenia, zresztą sam mechanizm wyciągania go tego wymaga. No tutaj pierwsze rozczarowanie z mojej strony, czyli przyciski R2 i R1 to są przyciski, a nie analogi. No ale to jeszcze omówimy w dalszej części. Całość prezentuje się bardzo solidnie i robi naprawdę pozytywne wrażenie. No i pudełeczko z akcesoriami. Tutaj oczywiście taki, no, dużo podstawowy pakiet. Gumki na analogi, od razu mówię, obowiązkowe. Analogi są za małe, z palca dorosłego człowieka się ześlizgują, więc gumki super robią robotę. Naklejeczka, no i oczywiście pakiet instrukcji, jakieś tam szybkie uruchomienie i komplet takich podstawowych informacji, jak uruchomić, jak grać i co, jak wkładać i używać. No i tyle. Jeśli chodzi o sam unboxing, idziemy do testu. No dobrze, mamy więc nasze urządzenie GameSer X2. Jest to oczywiście urządzenie dedykowane systemowi Android z wejściem USB typu C. Z takich ciekawostek tutaj ta końcówka jest taka ruchoma i dzięki niej możemy no trochę łatwiej wpinać i wypinać urządzenie. Bardzo sprytny patent, zresztą bez niego byłoby ciężko, przez to, że całość jest oczywiście zupełnie sztywna. I tutaj jest jakby, to jest puste w środku, natomiast jest rozsuwana taka tutaj szyna. I całość dzięki temu jest dużo bardziej uniwersalna niż Razer Kishi, dlatego że po pierwsze, jak widzicie, mamy płaskie boki. Boki, które tutaj mają takie sprytne wyżłobienia, dzięki czemu głośniki swobodnie sobie pracują, nie potrzeba żadnych patentów. I niezależnie od tego, czy macie głośnik z lewej, z prawej strony, z góry, z dołu, tutaj wszystko będzie kompatybilne. Co do długości, 173 mm, tyle może mieć maksymalnie urządzenie, więc tablety niestety nie wchodzą. No i to też wielka szkoda, że jest to urządzenie, no, znacznie mniej uniwersalne niż mogłoby być. Teraz tak, co do telefonu, tutaj dzięki temu, że jest to troszeczkę inaczej rozwiązane, telefon w niedużym etui wejdzie. To znaczy, jeżeli macie jakieś tam etui, o, cienkie, to oczywiście tutaj jest to tylko w ramach prezentacji, natomiast jest możliwość podłączenia całości do jakby w etui. Ja wyciągnę na razie na prezentację, żeby Wam pokazać, jak to dokładnie wygląda. I jak tutaj się ten telefon montuje i wymontowuje. Montuje się go trochę mniej przyjemnie, to znaczy musimy jakoś tak to sobie sprytnie złapać, no bo ten port tutaj nam przylega, więc musimy go lekko unieść. Ja sobie jakby rozsuwam całość w tą stronę i wtedy tutaj celuję gdzieś tym wejściem i ono sobie tam
wskakuje. Wyciąganie jest trochę bardziej przemyślane, znaczy usuwamy telefon do góry, przez to, że to jest tutaj na zawiasie, to nie ma żadnego problemu. Wyciągamy telefon i wszystko jest tak, jak być powinno. Więc tutaj, no w mojej ocenie, rozwiązanie bardziej uniwersalne niż w Razer Kishi, przyjaźniejsze, a przede wszystkim cała konstrukcja jest dużo bardziej sztywna. No i właśnie, przejdźmy sobie do plusów, czyli tego, co ten system oferuje, no, szczególnie w porównaniu do Razer Kishi, bo to takie nasze najbliższe porównanie i to, co ostatnio recenzowałem. Więc tak, ogólnie gra się na tym bardzo fajnie. Całość jest sztywna, wygodna i ma odpowiednią grubość, to jest to, co zaznaczałem. Podobnie przy Razer Kishi, że trzyma się to wygodnie. Jakość wykonania też jest ok. Może tutaj mamy odrobinę większe takie wrażenie, może przez to, że to właśnie jest te grube plecki, one są puste w środku, takiego gorszego wykonania, może nie wiem jak to nazwać, takiej pustości w środku, brakuje mi trochę słowa. Natomiast no, tak to wygląda, sama, jeśli chodzi o same przyciski, ich klikalność jest fajna, wyraźna, jak słyszycie, przyciski klikają dosyć głośno. No to wada i zaleta, tak? Jeżeli chcecie pograć, nie wiem, przy śpiącym dziecku, to wada. Jeżeli lubicie taki klimat, żeby wiedzieć, co się dzieje, to zaleta. Teraz tak, można w nim zamontować, co wspomniałem, telefon w różnych pokrowcach. No i to jest też ok, bo jeżeli macie nieduży pokrowiec, to nie musicie z niego wyciągać telefonu, zawsze ok. Dodatkowo, fajny krzyżak, dużo lepszy niż ten w Razer Kishi, bo pewnie widzieliście na recenzji, że wciskałem ten tutaj w prawą stronę krzyżak, no i niestety całość się uginała. Tutaj nie ma tego problemu i tak jak teraz sobie zobaczycie na gameplayu Mortala, całość działa bardzo sprawnie i naprawdę można robić wszystkie kombinacje i fatale tak jak się chce, bez żadnej tutaj straty. Także to jest wielka, wielka, wielka zaleta. Dodatkowo to, co było widać na unboxingu, fajny pokrowiec, także tutaj też duży plus. Większa uniwersalność, to też o czym wspomniałem, dzięki temu, że nie ma tutaj żadnych limitów i ograniczeń, jeśli chodzi o szerokość tego telefonu, no to tak naprawdę zmieścimy tu absolutnie wszystko, co ma to USB-C i nam tutaj się zmieści na szerokość, więc no rewelacja. Tutaj pod tym kątem super. No i ostatnia rzecz, która jest tutaj jakby nietypowa bardziej, to jest przycisk do zrzutów ekranu. Także mamy dodatkowy przycisk, który możemy sobie robić zrzut ekranu. Co ciekawe, działa na Stadii, to znaczy jest on jakby zintegrowany z tą funkcją stadiowego pada, który też ma taki przycisk zrzucania ekranu, więc jak przytrzymamy go, to nagramy ostatnie 30 sekund rozgrywki, więc tutaj no, kolejna zaleta ponad to, co oferuje nam Razer Kishi. No dobra, w takim razie jeszcze mogę wymienić zalet, teraz mi przyszło do głowy, brak tych gumowych wkładek, no to jakby nam się spina z tą większą uniwersalnością, tutaj po prostu będzie pasował nam każdy telefon, tam mamy te gumowe wkładki, jakieś możemy robić do druki, no dużo, dużo mniej uniwersalne rozwiązanie, a przez to, że tamte plecy są miękkie, no to oczywiście tutaj mamy tą sztywność bez potrzeby takiego mocnego trzymania telefonu na bokach. No dobra, jakie mamy minusy? No więc minusy mamy też podobne do tych, które są w Razer Kishi. Klasyczny i najważniejszy minus to USB-C, które mamy w tym kontrolerze, jest tylko do ładowania. Tak samo jak w Razerze. Także nie użyjemy sobie żadnego adaptera LAN, nie podepniemy sobie słuchawek ani żadnego innego urządzenia. Przez ten port możemy tylko to urządzenie, jakby przepuszczamy prąd, żeby naładować telefon. Kolejna wada, i tutaj też no, na równi z tym, i to jest wada, która dotyczy tylko tego urządzenia i wynika trochę z jego pochodzenia. No, tutaj nie zagłębiałem się w temat mocno, natomiast generalnie ten kontroler był na początku dosyć kontrowersyjny, przynajmniej jego pierwsze wydanie. Można je rozpoznać po tym, że krzyżak był inny, był w takiej formie jak tutaj przyciski. No bo to pierwsze wydanie było jedynym urządzeniem, które wspierało emulator Nintendo Switch na telefony z systemem Android. I w momencie, kiedy podpinaliśmy to urządzenie do systemu Android, uruchamialiśmy ten emulator, dioda z niebieskiej zaświeciła się na zieloną i mieliśmy pełne wsparcie, jakby te wszystkie gry emulowane wykrywały ten joypad jak oryginalne joycony do Nintendo Switcha. Ja nie siedzę w temacie emulatorów i nie chciałem też tego teraz zagłębiać, no bo nie o tym jest jakby ten kanał, natomiast takie jest jego pochodzenie. No i jakby stąd niestety została nam pewna rzecz, mianowicie inne mapowanie przycisków. Mamy tutaj przycisk A, tutaj przycisk B, tu X, a tu Y, czyli tak jak mamy na Joy-Conach Nintendowych. No więc te przyciski są dobrze podpięte, to znaczy to nie jest zły nadruk, więc jeżeli pojawia nam się, nie wiem, w Cyberpunku na ekranie przycisk A, to musimy wsunąć go tutaj, mimo że naturalnie na padzie od Stadii czy od Xboxa
występuje on tutaj. No i teraz, jeżeli gracie na innej platformie, nie wiem, przed telewizorem, na kompie, na innym padzie, a to jakby używacie jako urządzenia, które jest urządzeniem dodatkowym, to jest to kłopot, bo jednak mamy pewną pamięć mięśniową. Tutaj możecie teraz zobaczyć na przykład mój gameplay z FIFA, no po prostu cały czas się myliłem się przy tych podania ze strzałem, bo są one idealnie zamienione i trzeba cały czas być nad tym skupionym. Gdyby to było moje jedyne urządzenie do grania i traktowałbym je jako takie autonomiczne, to nie ma problemu. Natomiast w sytuacji, w której jest to urządzenie uzupełniające pełne doświadczenie cloudowe, to robi się to kłopot. Jest to oczywiście mniejszy kłopot na przykład na urządzeń w GeForce Now, gdzie możemy sobie te przyciski przemapować, ale nie każda gra i nie każdy system na to pozwala. Więc tutaj trzeba mieć na uwadze to, że taka możliwość niestety istnieje i znaczy może nie istnieć i wtedy musimy się pogodzić z tym, że te przyciski X, Y, A, B mamy w takim Nintendo style, no i tutaj nie każdemu może to pasować. Mi osobiście to nie pasuje. Dodatkowo kolejny minus, spusty. To jest minus i plus jednocześnie. Dla mnie osobiście jest to minus, bo ja lubię grać w gry wyścigowe, ale dla kogoś, kto lubi FPS-y, no to już dużo lepiej. Te przyciski to są przyciski, nie są to analogi, także mamy tutaj po prostu styk, który nam bardzo szybko łapie. Co to nam daje? No oczywiście dużo szybciej strzelamy, na przykład, nie wiem, w Doomie czy gdziekolwiek, ma pyk, pyk i od razu jest strzał. Natomiast już grając w gry wyścigowe, tutaj możecie zobaczyć na przykład F1, po prostu nie da się grać bez włączonych asyst, no bo jakiekolwiek wciśnięcie hamulca chwilę, to za chwilę nam blokuje koła, bo nie mamy ABS-u. Próba zmieszczenia się na to, że jest nieudana, nie ma jak zahamować, bo każde wciśnięcie to jest na maksa, a dodanie gazu powoduje, że nas obraca. No więc w przypadku, kiedy potrzebujemy ten analog, no słabo. Natomiast jeżeli go nie potrzebujemy, jesteśmy w stanie się ten kompromis, no to oczywiście to nam daje pewną przewagę przy strzelaniu, bo ten strzał jest po prostu szybszy i jest to kolejne miejsce, gdzie to opóźnienie nam się odrobinę zmniejsza. Kolejna rzecz, dosyć duży po złożeniu, no bo tak jak widzicie, tak, jest to tutaj obok położę Samsunga S10, także jest to urządzenie dosyć duże. No i jakby tak to wygląda, no ciężko tutaj dyskutować, nie da się go złożyć bardziej. Z drugiej strony no mamy ten pokrowiec, w którym on się mieści i gdzieś tam można zawsze to wrzucić do plecaka dużo bezpieczniej. Tutaj na przykład możecie teraz zobaczyć, jak byłem, to info, był film udostępniony na grupie, więc część osób mogła już go widzieć, jak jechałem sobie motocyklem i tam gdzieś testowałem w terenie to urządzenie. No to co mogę powiedzieć, no brałem pokrowiec, wrzuciłem sobie do sakwy w motocyklu i po prostu jechałem, nie martwiłem się, że coś tam mu się stanie, nie musiałem go w nic owijać, specjalnie chować, cudować, po prostu wszystko mi działało i było to bardzo fajne, więc tutaj akurat na duży plus, natomiast oczywiście jest to no, dużo mniej kompaktowe i mniej mobilne, więc jednak jest to pewna wada no, w sytuacji, w której podchodzimy do tego jak do mobilnego grania. Kolejna sprawa, dosyć wysoka cena, no, całość chodzi gdzieś tam mniej więcej między 250 a 300 zł. No i dalej nie oferuje nic poza tym, co możemy sobie podpiąć do telefonu. Nie obsłużymy tym tabletu, nie obsłużymy tym, nie podepniemy sobie tego do przed peceta, żeby korzystać jako z takiego autonomicznego pada. Nie ma tu żadnych wibracji, żadnych innych rzeczy, więc no, w tej kwocie, mimo jakichś tutaj profesjonalnych rozwiązań, jeśli chodzi o styki czy gałki analogowe, no jest to dalej dosyć drogo, no bo w tej kasie możemy kupić sobie pada, tak jak wspominałem, chociażby przy Razer Kishi, niedużo drożej od PlayStation 5, który jest dużo bardziej zaawansowany technologicznie. Idąc dalej, podobnie jak Razer, i to już taka chyba właściwie jedna z ostatnich wad, jest po prostu za krótki. To jest to samo, co narzekałem przy tamtym, że ten palec już tutaj nam się gubi, a już grając w ogóle krzyżakiem musimy tak dosyć dziwnie układać dłonie, szczególnie jak ktoś ma trochę większe te dłonie. No i wtedy już tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że może nam być niewygodniej i jakieś tutaj przedłużki, kombinacje by się przydały przy dłuższym graniu, bo oczywiście przy krótszym, przy takim klasycznym układzie nie jest źle. Natomiast już przy krzyżaku no to powodowało jakieś tam niewielkie problemy i dyskomfort. No i właściwie, jeśli chodzi o minusy, tak z grubsza, to tyle i zobaczmy, jak się na tym gra. Ok, sama rozgrywka, teraz będziecie widzieć filmy z różnych gier, jakie tam sobie potestowałem, jest oczywiście bardzo przyjemna i muszę przyznać, że jest dużo przyjemniejsza niż rozgrywka na Razer Kishi, dlatego że jest to po prostu urządzenie, no w mojej opinii trochę bardziej przemyślane pod kątem takiego czystego gamingu. Nie musimy się martwić tą sztywnością, nie ma problemu z tym, że coś tam nam się gnie, jakby jesteśmy w pełni tutaj skupieni, tutaj możecie nawet zobaczyć, no po prostu nie ma możliwości, żeby cokolwiek nam się tu podgięło, bo ten telefon po prostu sztywno siedzi w całym tym urządzeniu. Dodatkowo całość jest trochę cięższa,
ale mi osobiście to odpowiada. Nawet przy dłuższych sesjach nie było problemu z tym, że miałem jakieś tam zmęczone dłonie czy ręce. No generalnie wszystko było ok, a jakoś takie miałem wrażenie, przez co może to takie po prostu złudzenie solidności z tą masą powoduje, że to trzymało się w rękach lepiej. Może w dłoniach dziecka byłoby trochę gorzej. Warto mieć na uwadze, gdybyście myśleli pod kątem prezentu. Natomiast w moich rękach duży plus i gdybym miał między tymi dwoma wybierać, to ze względu na jakby jakieś tam osobiste i personalne doświadczenia wybrałbym po prostu ten kontroler zamiast Razera, mimo że produkty Razera posiadam i jestem z nich zadowolony, to akurat tamten uważam, że jest średnio przemyślany. Tutaj jeszcze nie wspomniałem o tym, jest takie gumowe wykończenie, ono jakby zabezpiecza nam telefon przed jakimikolwiek rysami, także wszystko tu jest fajne i bezpieczne. No i właściwie to tyle, jeśli chodzi o takie szybkie review. Nawet chyba wyszło nam znowu dłuższe niż krótsze. No i no cóż, idźmy do podsumowania. No i tyle, jeśli chodzi o test tego urządzenia. Także zarówno Gamesir, jak i Razer Kishi no, ma do zaoferowania całkiem porządny gameplay, no ale nie bez wad i nie bez zalet, także oba te urządzenia w jakimś stopniu się uzupełniają i niestety żadne z nich nie jest idealne. Czy to źle, czy to dobrze? No, zawsze jest miejsce na poprawę. Jak wiemy, kolejne wersje będą wychodziły. Zresztą trzeba wspomnieć, że wersja tego Gamesira występuje także na urządzenia iOS, o czym wspominałem, ale też w wersji bluetoothowej, bez złącza USB-C, także jeżeli nie macie takiego złącza w swoim telefonie, albo jesteście fanami z jakiegoś powodu grania przez Bluetooth i godzicie się na te trochę większe opóźnienia, to też można znaleźć tą wersję z Bluetoothem bez żadnego problemu. No i tyle, jeśli chodzi o podsumowanie. Mam nadzieję, że test się podobał. Jeżeli się podobał, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Wszelkie opinie mile widziane, tak jak zawsze. No i cóż, miłego wieczoru, trzymajcie się, cześć!